Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką oto farmę, która stoi tutaj. Automatyczną farmę bambusów. Detektory tu będą wykrywać, że bambus rośnie. Będzie go zbierał lejek i potem nam tu do skrzyni wpadać wszystko będzie. Więc zapraszam na film. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym filmie z Minecrafta, ale poradnik, jak zrobić farmę bambusów, automatyczną oczywiście. Dobrze, przed chwilą Wam pokazałem, jak to będzie wyglądało, ale teraz ją tutaj zrobimy. Do tego będziemy potrzebowali jednego, 8, 16 lejków, jeden wagonik z lejkiem, czerwienitów 16, 8, znaczy 18 czerwienitów, 18 detektorów, 18 tłoków, 2 pochodnie z czerwienitu, 4 tory, 8 zasilanych torów, 8 torów z czujnikiem, 18 desek dębowych, 16 bambusów, ileś tam szkła, bardzo dużo, jedną skrzynię. I zobaczcie. Ja to sobie już zacznę tutaj budować. Wezmę najpierw najpotrzebniejsze rzeczy. Tak, tak. Potem zajmiemy się resztą. Dobrze. No to zbudujemy sobie to gdzieś tutaj. I budujemy. Najpierw stawiamy skrzynię. Tak. A potem jeden lejek, drugi lejek, trzeci lejek, czwarty lejek, piąty lejek, szósty lejek. Ważne jest to, żeby lejki wszystkie były przyczepione do siebie i ostatni był przyczepiony do, jak widzicie, tutaj skrzyni. Dobra. I robimy tutaj teraz. Tutaj zrobimy tory. Tutaj tory z taką płytką naciskową. Tak, i tak, i tak. To tak teraz wygląda. I jeszcze jeden. Tak, i tak. Dobrze. Czyli tak to będzie wyglądało na początku. Musimy jeszcze wziąć sobie tutaj desek trochę. I patrzcie co teraz. Teraz robimy. Tak, 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 tak. Tak to na razie zrobimy. I wstawiamy tutaj zasilane tory. Zwykłe tory. Tory z czujnikiem. Tak, tak. Zasilane tory znowu. Zwykłe tory. Zwykłe. Nie, tutaj mają być tory zasilane. Tak. Dobra. Więc teraz robimy tutaj. Nie, tu musi być z ziemi. Dobrze, to bierzemy ziemię. To już nie będziemy używać lejków, to lejek sobie wrzucę. Dobra. Bierzemy ziemię. I robimy takie coś. Wszystko to trzeba zakryć, całe tory i to też. Za chwilę weźmiemy bambusy. Ale najpierw pokażę Wam ten wagonik, jak on będzie jeździł. Patrzcie. Tylko, że tu... Tutaj jeszcze będzie trzeba, patrzcie, lepiej tego środka nie wypełniać. Chociaż dobrze by było go wypełnić, a tutaj się po prostu lejki wsadzi kolejne. Patrzcie, trzeba to zasilić. Dobra, niech to odjedzie. To musi być zasilone. Ja to miałem wcześniej tak zasilone. I tak możemy właśnie to zrobić. Tutaj po prostu damy jakiś zapadnie. Tak. Zapadnie. Więc bierzemy tutaj zapadnie. Zwykłe mogą być. Już nam nie będzie potrzebna tutaj nasza pochodnia czerwonego kamienia. Oj. O tak. Teraz zrobimy dokładnie tak. I mamy takie coś nam powstaje.
Musimy jeszcze z tej strony. Czemu nie jedzie? Dobra. Patrzcie, to będzie tak w kółko jeździło. I teraz bierzemy nasze bambusy. Tory odkładamy, bo już zostaje tutaj skrzynia, zapadnia. Czerwieni będzie nam potrzebny. Teraz bierzemy detektory i tłoki, i bambusy, i szkło. Dobrze. A więc bambusy sadzimy tutaj. Tak. I unosimy to sobie na jakąś wysokość, na jaką chcemy. Ja to sobie podnoszę akurat na wysokość. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4 na czwarty poziom. Teraz musimy zrobić tłok tu na dole. Jak widzicie, stawiamy detektor od tej, z tej strony. Tak, żeby oczy miał w tą stronę, na bambusy. Stawiamy tu jeden czerwienit. On zmieni sobie na dzień. Stawiamy czerwienit. I robimy tu wszędzie dokładnie tak samo. Efekt końcowy naprawdę będzie piorunujący. Ok, i dajemy tutaj znowu te tłoki. I więcej obserwatorów. Zaraz zobaczycie, jak to będzie działało. Dobra. I znowu musimy z tej strony zrobić coś takiego. O tak, tutaj będą tłoki. Robimy tutaj do końca. Tutaj, tu już kładziemy czerwienit. Czyli czerwony kamień. Nie wiem, czemu zmienili nazwę. Dobra. Kładziemy tutaj tłoki. Detektory. Tak jak tam, oczy mają być skierowane w stronę bambusów. I teraz patrzcie, jak to działa. I spada wszystko. A do wagonik z lejkiem to wszystko zbiera, ale żeby nie wypadło nic, to my sobie tutaj zbudujemy taką budowlę małą. Żeby nam nic nie spadło. Patrzcie. Tutaj sobie zróbcie, z czego chcecie. W moim przypadku jest to szkło. To mi się bardzo podoba. Wszystko widać, co w środku. Jak tam pole jest. Jak rośnie to wszystko. Jak chcecie, to możecie też wszystko od góry zrobić. Ja tego nie robię, bo mi to niepotrzebne. Ok, i teraz jeszcze sobie zrobimy tak, jedno w górę. I teraz sobie zobaczcie, jak to będzie wszystko funkcjonować. Bierzemy tutaj i to na przykład udajemy, że to rośnie. Akurat się wszystkie zasilają, ale to nic nie szkodzi. Lejek tu jeździ i zbiera wszystko. No i patrzcie sobie. Wyobraźcie sobie, że gramy na survivalu. I tu się nam już bambusy zbierają. Dobrze. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Na pewno wam się spodobała ta farma, więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję do następnego filmu. Dzięki za oglądanie.